Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam was bardzo serdecznie, zagrajmy w Dishonored 2. W kolejnym odcinku zagrajmy w z tej gry. Czy jest to odcinek przedostatni? Szczerze trochę wątpię, ale jak mówiłem, być może uda nam się dojść w kilka miejsc. Na start do tej runy, ale to muszę przejść najpierw dalej, ale to nie tędy. Dobra, jakoś górą, może? No chyba się uda. Dobra, spróbujmy najpierw na lampę. Okej. Okay. Jak tam moje te? 9. Dobra, no ale... mogę tam chwilę odczekać. Jezu, ale ja jestem naprawdę ciekaw, jaka jest szansa, żeby wydropił mi... A... seriously? Żeby wydropił mi ten amulet, który wydropił mi bardzo... w miarę wcześnie w Dishonored 1, czyli... Skoczę? O, prawie. Czyli chodzi mi oczywiście o ten amulet. Co to jak się świeci? A, to ten tram, dobra. Coś tu jest ciekawego? O, kość wieloryba, to jest na pewno cenne. Dobra, zrzućmy sobie jeden zbiornik. Może się przydać, kto wie. To akurat brakujące. Dezerturujący strażnik, Weaver, dość stary. Rozmawiałem wczoraj z nocą z moją Jilly, wyjeżdżamy z Dunwall. Znasz mnie, że całe życie byłem z warunkowo dany strażnik, sądzisz, że zdezerteruje, ale inaczej być nie może. Pozostanie w Tower z Delilą i jej poplecznikami byłoby szaleństwem. Gdy Ramsay powiedział, że cesarzowa Emily jest zdrajczynią, a Lord Corvo mordował szlachciców, uwierzyłem. Dziś jestem już pewien, że wyszedłem na naiwniaka. Wszyscy się na to złapaliśmy. Wszystko jest teraz 10 razy gorsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jilly i ja jedziemy do Pulwick. Jej siostra ma farmę za miastem. Do zobaczenia więc i powodzenia. Jeśli kiedykolwiek tam trafisz, to jestem ci winny kilka drinków. I jak zawsze pamiętaj nasze motto. Nie wychylaj się za nadto. Okej. Okay. A, tu jest od bramy w ogóle. To tym bardziej szkoda, że tutaj nie przyszedłem. Od razu. Nowe plany cesarzowej to już dla was. Zostawiam. Okej. Okay. Proszę bardzo. No i bram w górę. Ale jestem i tak pewny, że dałoby się jakoś tak fajnie wskoczyć. Zresztą prawie mi się to udało. Więc spróbujmy to jeszcze poprawić teraz. O właśnie, tutaj jest od razu takie przejście. Wiadomo, mamy opcję dla kogoś z mocami i mamy opcję dla kogoś bez mocy. Dobra, gdzie jest ta runa? 80 metrów w tamtą stronę. Omijmy na razie tutaj, bo tu jeszcze widzę, przybliżam się do kościelnego amuletu. O, chociaż... Oho, mamy na start czarownicę. Czy tam... tam wiedźmę. No to... Au! Dobra, raczej nikt tego chyba nie zauważył. Lecimy. Dobra. To nie jest jakoś tak mega na widoku, ale jednak lepiej ją przenieśmy. Gdzieś totalnie poza widok. Błękity czerwienie plamią nam ręce. Tworzymy tęczęcze, by karmić jej tęgle. W amoniaku miedź wnet zaśnie. Sny w cyjanie sprośne strasznie. Czwórka dłoni przesiewa, czwórka dłoni przeciera. Barwy się rodzą, a wiatr umiera. Błękity czerwienie plamią nam ręce. Tworzymy tęczęcze, by karmić jej tęgle. Z węgla smoły barwa, łożysko maciory. Magenty bogate, powstają kolory. Dwoje dłoni przeciera, dwoje dłoni przeciera. Barwy rodzą się, a wiatr umiera. To było aż dziwne, że mi tego nie złapało za pierwszym razem. Zachwyt pustką, przeciwnicy stają czasem ogłuszeni przez urzeczenie. Bardzo ładne. Tylko no... właśnie. Brak amuletu. Znaczy brak amuletu, brak kości. Ale dobra, bierzemy to. Tutaj tej pijawki nie potrzebuję. I mamy już ile? Akurat 6. Tylko pytanie, czy ja chcę z czegoś zrezygnować? Hmm.
Zobaczmy. Poruszę szybciej z ciałem. Zasięg chcę mieć. Zyskiwanie także. Może z tego akrobaty bym zrezygnował? No bo jednak... No aż tak ta szybkość nie jest potrzebna. Wziąłem tak w sumie trochę... No... Od niechcenia, żeby mieć to pełne. Ale te ogłuszenie pustką... To ogłuszenie, te urzeczenie jest naprawdę spoko. Zachwyt pustką poproszę. Razy 4, bo już jak mam wykorzystywać tę moc, która jest bardzo droga w użyciu, no to chociaż wykorzystujmy to z jakimś fajnym bonusem. Proszę bardzo. Dobra, i w razie W, jak zniszczę jakiś amulet, jeszcze jeden, no to będę mógł sobie ulepszyć kolejną rzecz. Znaczy ulepszyć, będę mógł sobie jeszcze stworzyć jakiś amulet, ale na razie dołóżmy tutaj ten jeden. Ty, w sumie możemy go przetestować od razu. Jeszcze muszę zobaczyć, ile maksymalnie mam tego urzeczenia. Urzeczenie. Zobaczmy, mam na 3 osoby potrójne urzeczenie. 3 osoby lub ogary mogę tym urzec. Urzeczonych można bez obaw minąć bądź szybko zabić. Szpadel i dłuto, ślepej czerni otchłań wysnuta. 8 dłoni przesiewa, 8 dłoni przeciera. 2, 3, 4 są akurat. Dobra, to urzeczenie kiedy indziej. Glina cuchnąca w złoto odwieczne. Żółta wne farba, bieg złoty rozpoczy. 6 dłoni przesiewa, 6 dłoni przeciera. Barwa się rozgłada, wiatr miera. Błękitnie czerwienie plamią na ręce. Tworzymy tęczę, kakacie pędzle. W amoniaku miedź wnet zaśnie. Sny... Nie ma... Ej, no come on! Akurat jak wciskałem guzik, to się musiało... To zniknęła mi, kurde, ta... To zniknęła mi opcja, żeby zabić też, ale żeby z powietrza kogoś załatwić. 8 dłoni przesiewa, 8 dłoni przeciera. Barwy się rodzą, a ofia umiera. Błękit czerwienie, plamią nam ręce, tworzymy tęczę, kakać pędzle. Okej. Nie do końca o to mi chodziło? No może być. Przy okazji formułkę sobie odzyskałem, bo się zużyła, kiedy właśnie używałem tego łączenia. A tu bardzo ładnie mamy ekran, czyli za darmo. Odnowienie maksymalnie mamy. Poczekać, niech się zregeneruje. Co my tu mamy? Karmazyn i czerń, coś od Delilah, to może być ważne. Kamelo, siostro Sabatu, mam dla ciebie i jeszcze kilku z nas specjalne zadanie. Pracuję nad ważnym obrazem, swoim ostatecznym arcydziełem. Potrzebuję do niego kilku rzadkich barwników. W przeciwnym wypadku nie zdołam ukończyć pracy. Zachowaj tajemnicę i działaj szybko. Zgromadź, co ci potrzebne. Użyj kości udowej marynarza, który utonął, do ugniatania i mieszania barw. Zbierz 20 pręgowanych ślimaków. Zamknij je w słoiku, póki nie zostanie tylko jeden. Będzie wielki i błyszczący, tak gruby, że niemal nie pęknie. Zgnieć go palcami i zbierz maść do naczynia. Użyj jej, aby barwniki miały lepszą konsystencję. Moja miłość do ciebie stale rośnie, twoja cesarzowa Delilah. Dobra, no to nie było to aż tak istotne, jakbyś sądziłem, że może być. Co mogę zabrać? No i też nic cennego tu nie ma. Dobra, teraz poproszę o tak. Najpierw quick save. Dobra, prawie na pewno będę widoczny tutaj z góry. O kurde, patrzcie! Dlaczego to zawsze ja muszę zbierać mech? Jest ta altana. Jak tylko coś wymaga No to będzie ciekawe pewnie odwiedzić to miejsce jako... No, pierwszy raz jako Emily tak naprawdę dłuższego czasu. Co? O, nice, tamta padła. No chodź, nie wstydź się! O, to interesujące. Jak długo działa w ogóle to urzeczenie? To jest takie moje pytanie. Halo, pobudka! Ktoś tam był. Dobra, niestety... Ale dobra, przetestowałem to przynajmniej. Niestety nie działa to na tego.
Domino nie działa na Brytany. Szkoda, bo liczyłem, że będzie. I to jest tak, to jest ten Brytan cmentarny. Czyli tak, najlepiej co bym mógł tu zrobić, no to postawić to. Znaczy, co mi najlepiej, to musiałbym iść od razu tam i najpierw pozbyć się tych, a potem ustawić urzeczenie i pozbyć się tego Brytana. Tutaj jakaś maska rewidenta. Kurde, pamiętam tą miejscówkę, jako korwo się tu przekradałem. Wtedy to było trochę lżej, no bo była jeszcze ta wieżyczka, do której dało się... Znaczy, wróć, mogłem się tutaj normalnie tak oftegować też, nie? Tylko, że tutaj była wtedy jakaś jeszcze dodatkowo konstrukcja. A przejście, tutaj była wieżyczka, pewnie pamiętacie? No, chodź dalej Musi być coś miłego. Coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Może coś z oczami mewy albo pęcherzem kopa. Powietrze jest wilgotne. Ciężkie. Czyżby zbliżała się burza? Kto wie. Czy ja chcę zużyć strzałkę? To jest dobre pytanie. Wolałbym nie, ale... Świeże powietrze, bardzo. Fuck! Dobra, nie no, bo zauważył mnie, to się liczy jako wykrycie. Jak chuj. Dobra, to załatwmy to inaczej. Zostawmy minę tutaj. W miarę blisko. No, na Brytana to nie zadziała, no ale... Przecież pomoże mi się pozbyć... Co? No nie wierzę! Czemu to dwa razy strzeliło w babę, a nie w tego durnego psa? Specjalnie jeszcze celuje w nią, znaczy celuje w Brytana, a waliło kurwa w kobietę. Kto tam? Rozejrzyj. Co? Nie, kurwa nie wierzę. Dobra, miejmy może z nimi spokój. O, nice! Dawaj szybko, póki to działa. Widziałam cię w swych snach. Nie wierzę. Jak akurat tak fajnie się złożyło, że dwie padły od tego? To musiała mi trzecia z dupy przyjść. Kurde, za dużo mam tych rzeczy przy sobie. Jest tu kto? Pokaż się. O, tylko na to spójrz. Aha, i to się akurat teraz skończyło. Czy to, że ją tak tykłem, to sprawiło, że ona się wybudziła, no ale raczej nie. Krótko mówiąc, muszę działać szybko. Postaw. Kto to? O, ładnie, padła od spela. To też. Raz. Dwa. Jest ta trzecia tu jeszcze.
Wiem, co to jest. Ale to mogę zabrać stąd. Czarny jak noc pusta. Aha. Czy nie może dojść do takiego zajebistego efektu, że wszystko padło od tego? Cóż to jest! Dobra. To się nie liczy jako wykrycie, tylko znalazła ciała, ale mnie nie wykryło. Ważniejsze. Zabierzmy teraz je wszystkie. Dobra, jest w miarę bezpiecznie, więc myślę, że mogę pobiec. Pięknie wyjebongo. Nie, no nie wierzę. Ty, to była fajna kamerka. Jeśli chodzi o pozbycie się. O, wiem, co to jest. Fragment czarny jak noc. Zapraszam na drzemkę. Dobra. Wszyscy nieprzytomne? Tak, dodatkowo nie zostałem wykryty dzięki tej szybkiej akcji. Teraz tutaj. Żegnam. Co do nas strzela? Mhm, oczywiście. Piękne. Ej, i to była zajebista akcja teraz. To była zajebista akcja. Idealnie postawione i od razu wszystkie trzy padły. Dobra, jest, odzyskajmy. Jeszcze jakieś bełty mogę odzyskać? Pusto. Daj. Mogę najwyżej kogoś schować, jak będę potrzebował, ale dobra, robię quick save'a, bo nie mam zamiaru powtarzać tej operacji po raz wtóry. No patrzcie, jakaś ty rumiana i uradowana. W końcu opanowałaś magię cmentarnych Brytanów, prawda? Tak jest. Ci biedni świętej pamięci rewidenci zostawili swe cenne ogary, a ja wskrzesiłam całą sforę. Mostem. Niewielu... Co się stało? Co? Jezu, nie, nie domino. Kto tam? To. No dobra, nieważne. Cóż to więc jest?
fajna akcja. I patrzcie, i stąd jako korwo przychodziliśmy. Ej, kurde, miałem nosa, żeby tego save'a zrobić. Jest sama? Jest sama. No to... Elimination. Coś ciekawego? Brak. Dobra, szczerze myślę, że mogę tak na spokojnie zostawić, no bo jak tak w miarę likwiduję wszystkie po kolei, to jeśli nagle jakaś się tu z dupy nie pojawi i nie wszystkich nie obudzi... No i patrzcie, wilkomowa. To nie ma po co w ogóle ich ukrywać. Jest sama? Jest sama. To dziękuję. Tylko ją dla pewności zabiorę, żeby nie wpadał przypadkiem do wody. Ja położę tutaj kawałek dalej. A tutaj też nie. Dobra. Okej, mogę tu przejść. Dobra, weźmy może... tylko pistolet. Czemu wziąłem... wybrałem zwykły pocisk, a nie wybuchowy. Aha, tak w ostatniej chwili mi kuźwa ten wyleciało. Super. Dobra, ten obraz sobie zgarniemy. Duke na nim jest. Ciekawe autorstwa Delaili. Luka, jego oczy spoczywają na mnie. No jak nic, to jest od Delaili. Nice! I to był ostatni obraz w grze. Pięknie. Wręcz liczyłem na to, że taki achievement tutaj zobaczę. Palne. Dobra, ogólnie same pierdy tu widzę tylko. Okej, okay. Było na tyle. A wait, czy... Kurde, ej, nie obrabowałem czarnorynkowego sklepu! A przecież się już teraz nie cofnę! Fuck me! Aaaa! Dobra, trudno. Przeboleję tę jedną akcję. Kurde, i czy... co teraz Emily powie? Na powrót w to miejsce. Nienawiść Delaili do mojej matki nie zna granic. Matko, chciałabym jeszcze choć raz z tobą porozmawiać. Okej, okay, nie wiedziałem, że za chip tutaj, no ale warto. Delaila coś napisała. Nikt... nie mógł ci pomóc. Nie zniszczyłam tego kłamczyni. Czy tam kłamczucho. Nikt nie będzie pamiętał prawdy poza mną, Jessamine. Ja zawsze pamiętam. No. Coś mi się wydaje, że nawet ty, Delailo, po tylu latach fiksacji wręcz na tym punkcie, sama tę prawdę sobie przeinaczyłaś tak, żeby pasowała do swojego światopoglądu. To jest bardzo proste założenie. Sobie mamy. Dobra. Zobaczmy dalej. Zgarnąłem jeden amulet. Drugi jest gdzieś tam. Tam w środku. Ciekawe. Jak tu wejść? Przez okno albo coś? No, okno jest jako takie. Raczej średnio zniszczalne. No, chyba że... Nie no, you fucking serious? Gdzie jest szybki save? 3 minuty przed tym. Kurwa. Kamanie, nie wierzę, że w tak durny sposób jeszcze się odblokowałem za zabijanie wrogów.
Ja pierdolę, no masakra! Matko, chciałabym jeszcze choć raz z tobą porozmawiać. Do odhaczenia, żeby było. Dobra, teraz tu. I finalnie nie zobacz... Nie, tu? A nie, tutaj do ru... Do runy idę. Proszę, ktoś tu jeszcze jest. Nie mogę się doczekać miesiąca sieci. Świeżo zerwane są... Ja się nie mogę doczekać, aż się przymkniesz i przestaniesz mi tutaj przeszkadzać. Dziękuję. Zostań poza widokiem. No i super. Algizarium wysychały, ale dzięki temu łatwiej je zbierać. Mniej się brudzisz, a zapach i tak pozostał. Jak dużo alg zażądała nasza pani, Delilah? I po co właściwie? Powiedz mi, ten sekret będzie ze mną bezpieczny. Dużo ich nie potrzebuję. A jeśli obiecasz, że nie będziesz międlić jęzorem, to powiem ci po co. To część jej nowego przedsięwzięcia. Obrazu ostatecznego, jak twierdzi. To jakaś nowa, wspaniała magia jej autorstwa. Czego jeszcze mogłaby chcieć mistrzyni, skoro ma już nawet Dunwall Tower? Delilah chce całego świata, kochaniutka. Otaczających go mórz i niebiańskich gwiazd. Jak to się mówi, chyba w jej snach. Przytomne. Runa. Tutaj w środku. Jak ją zabrać? Mogę tu jakoś wejść albo coś? Najbliżej, najszybciej co mi do głowy przyszło, to jakoś to po prostu zniszczyć. Dookoła. No nie, no nie widzę przejścia. Znaczy, wiem, widzę tak mnie wie... Wejdę? Wejdę, dobra. No nieważne, jednak przejście się znalazło. Inspekcja kanałów i przepompowni. To już tam. Dla was. Runa. Formułka i naboje. Odzyskałem chyba... Czy nie chyba, tak. Odzyskałem 2 z 3 zużytych. Zwykłych. No ale niestety, chyba wybuchowa amunicja jest tylko i wyłącznie do odnowienia w czarnorynkowym sklepie. Co nie powiem, trochę boli. Okej, okay, tutaj wracamy do punktu wyjścia. Mi się podoba. Okej. Okay. Dobra, i ten amulet jeszcze mi tylko został do zamknięcia. Dobra, mogę w sumie oznaczyć, bo to jest jedyna rzecz tutaj do znalezienia. I właśnie, przetestować, czy jestem w stanie granatem zniszczyć te okno. To dla tylko teraz... za bezpieczeństwa ją zabiorę, a żeby nie powtarzać tego wszystkiego ponownie, to zrobię sobie szybki zapis. Zobaczmy. Że w granat. Dobra, ja rozumiem, że to jest... że to może być niewidzialna ściana, nie? Czy coś, no ale to już jest lekkie przegięcie. Nie powiecie mi, że ten granat nie rozwaliłby, kurwa, szyby. Też przejścia nie ma. Też nie, ale pewnie górą mogę przejść, co nie? O, a może? Ja, dobra. Zobaczmy, co się tu kryje. Oj, kochana, czy ja w tej mgle widzę statek? Odrobinę zgłodniałam. Coś mnie nie powinnaś. Ostatnio nikt nie przypływa do Renhape. Może to dryfujący wrak. A może masz zwidy.
nie? Coś masz przy sobie? Jakąś notkę. Śluza. Jak tam twój przydział? Chyba zanudzę się na śmierć. Chyba nic istotnego. Dokładnie. Nie ma wskazówki, nie ma tego. Ale patrzcie, jak wszystko pozamykane, żebyśmy na pewno nie zobaczyli tej samej miejscówki, którą Korwo się tutaj dostawał, nie? Ty w sumie? Chowajmy je w tej skrzynie, w tej skrzynce. Do środka, do środka, do środeczka. Dobra, nieważne, nie będę się z tym męczył. Obie nieprzytomne to najważniejsze. O, ładnie, trochę amunicji. I mocni sojusznicy. Przyzwane mroczne bliźnięta mają więcej zdrowia. Aż taki mi to niepotrzebne. Ale dobra, mamy to ogarnięte, to najważniejsze. Tak, wejdę. Nie do końca, czyli muszę z góry mieć lepsze punkty zaczepienia. Dobra. Znaczy, nie, tak. Quick save'a chcę i to natychmiast. Ale też chcę ulepszyć sobie urzeczenie, bo mam już 3 runy. To ulepszmy je. Pozwala urzec 4 ofiary. No i jeszcze 2 runy na zwiększony czas trwania. Ciekawe, czy uda się je zdobyć. Okej, no to się... To jakoś poszło średnio po mojej myśli, no ale... Jedno i drugie mogę sobie tutaj uzupełnić. Proszę bardzo, i tutaj był gdzieś chyba Sokołow, nie? Czy już zabrałem? Tak, tego już zabrałem. No ale gdzieś się na pewno jeszcze jeden znajdzie. Dobra, no to skoro tutaj już wszystko ogarnięte... Runy i kościane amulety zebrane, no to zostajemy tylko wejść do Tower. Tylko zobaczmy, czy da się wejść górą, tak jak Korwo to, jako Korwo to zrobiliśmy. W teorii powinno się chyba dać. Tylko wiadomo, żeby to zrobić, to muszę wejść tutaj piętro wyżej. I przejść tu gdzieś. Okej, tu jestem już nad tym, no i tutaj gdzieś powinien być ten włas taki. A, no. Z naciskiem na powinien, ale chyba już go widzę, przez te 15 lat usunęli. Dobra, do wnętrza Tower w takim razie. Amulety i jedna runa niestety. No to jeśli nie znajdę gdzieś kilku kości, no to raczej nie odblokuję tego upgrade'u. 4 kości musiałbym znaleźć. Chociaż nie, czekaj chwilę. Czekaj. Przecież ja mam tutaj to właśnie przyzwane. To w takim razie nie. To 3 kości tylko potrzebuję, no bo z tego mogę odzyskać sobie. Nie, Boże, co ja gadam? Mam tutaj i mam 3 albo 4 amulety, no to kuźwa. Każdy, no te 2 rozwalę i jak ten będzie słaby, to też chcesz w sumie... A nie, to jest spaczony i kościany w ogóle obok siebie. Okej. Okay. Fej twierdzi, że Delilah jest w sali tronowej. Ale jeszcze kilka dni temu spędzała cały czas w tej szarej, nędznej kaplicy rewidentów. Co się święci? Nad czym ona pracuje? Zapewne bawi ją, że mogła sobie zrobić z kaplicy studio, mieszając farby tam, gdzie ci głupcy wcześniej mieszali ludziom w głowach. Ale kiedy już mogła zacząć pracę nad nowym obrazem, wolała się przenieść do sali tronowej. To zawsze takie ekscytujące, kiedy zaczyna rzeźbić lub malować. Tak, ale tym razem to wyjątkowe dzieło. Delilah mówi, że zmieni wszystko, zarówno świat, jak i sfery poza nim. Jak się nie boisz, to idź rzucić okiem. Co? O, to interesujące. Tylko na to spójrz.
widzę, że tego nie mogę wycofać, ale też nie mogę... Dopóki jedno trwa, to nie mogę użyć drugiego. Czy to jest ten... drobny minus. O i ładnie, akurat kosteczka. Mogę dotrzeć do Delilah w sali tronowej za pomocą windy. Dwa te. Tak, tak, tutaj jeszcze mamy... Tutaj mamy mapkę Tower. My jesteśmy prawdopodobnie przy... przy jedynce. Trójka, tak, przy jedynce jesteśmy. Sala tronowa to siódemka, ale nie. Najpierw jeszcze zobaczymy te kaplice. Tylko jeszcze zobaczmy tak. Dowiedz się więcej na temat projektu Delilah i mamy trzy wskazówki. Ale jedna już jest znana. Miejsce pobytu. Delilah znajduje się w sali tronowej i warsztat. Delilah pracuje nad czymś tajemniczym w kaplicy rewidentów. To dla niej ważne, więc może warto sprawdzić, o co chodzi. Nie może, tylko na pewno warto sprawdzić, o co chodzi. Mapka. Dobra. Aha, niech zgadnę, nie działa. Po żałosnym ataku kongregacji oczekuje, że w pokoju ochrony wyłączone zostanie zasilanie. Chce też, by zamknięto gdzieś to stare, sypiące się urządzenie. Koniec z suplikantami z miasta wjeżdżającymi na górę, by błagać mnie o łaskę. Przychodźcie do mojej sali tronowej tylko wtedy, gdy zachodzi pilna potrzeba. Biada też każdemu spoza sabatu, kto naruszy mój spokój podczas malowania. Rewidenci byli zapewne ostatnimi z naszych poważnych wrogów. Zostali pokonani. Wierzę, że poradzić sobie z każdym, kto się jeszcze pojawi. Żeby przywrócić windzie zasilanie, muszę dotrzeć do pokoju ochrony. Nie mogło być za łatwo. Delilah odcięła zasilanie, aby wyłączyć windę prowadzącą do sali tronowej. Zasilanie można włączyć w pokoju ochrony. Okej, okay, czyli pokój ochrony czwórka na tym piętrze. Dobra. Tyle akurat dobrego. Tak, drzwi zablokowane. Mogę oczywiście zniszczyć, no ale to wywoła troszeczkę hałasu. Ale tutaj mogę też normalnie przejść. Jezu. Okej, okay, to jest ostatni widok chyba, jakiego się spodziewałem. A to ty ma w ogóle te amulety przy sobie. Nad rewident. O! Obviously. Dobra, sprzed chwili jak przeczytałem notkę, tyle dobrego. Proszę, proszę. Nadrewident. Z dwoma kościanymi amuletami. Zaskakujące, jak wielka po prostu hipokryzja się szerzy w tym zakonie, nie? Dobra, to w ogóle jak ja nie zauważyłem tej durnej czaszki. Nadrewident. Dobra, zanim zrobię coś dalej, quick save'a proszę. A nie, tutaj wszystko jest to samo. Zobaczmy. Duchowa rezerwa. Mana regeneruje się szybciej. Dlaczego ja tak późno fabularnie to zdobywam? No cholera jasna! Wrogowie częściej pójdą atakami dystansowymi, przeciwnicy lepiej cię widzą. Jedno i drugie na przemiał. Dobra. Czyli tak, zachwyt pustką to zostawiamy, grabarz, niech będzie, wilczarz nie mogą się wyczuć. Dobra, jakiś czarny amulet muszę zniszczyć. O, ten oddech lewetanam, bo tutaj, mówię, teraz muszę też właśnie lecieć tym jak jestem. Aktualnie raczej pod wodę nie będę się dostawał, więc nie ma sensu, żebym miał amulet, który mi to jakoś boostuje. No chyba, że same te dwa wystarczą. Zobaczmy, ile mam kości. 11, no to nie, niestety za mało. Ale dobra, najpierw stwórzmy amulecik. Czyli... gdzie to było? Spacy nie, więcej zdrowia. Nawet ten test też nie. Gdzie to było? Tu. Duchowa rezerwa, mana regeneruje się szybciej. Co? Ej, to jest pierwszy amulet taki, który został wypaczony.
Nie wierzę! Dobra, autozapis sprzed chwili i mój quick save sprzed zabrania. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się na to, żeby taki amulet był wypaczony. Nie zgadzam się. I dobra, to teraz mogę poświęcić ten oddech Lewiatana za 4 kosteczki, no i stworzyć sobie ostatnią runę w grze. Jaką będę w stanie stworzyć, to jest tylko założyć amulet. Tylko może załóżmy go tutaj. Tutaj załóżmy ten czarny, żeby mieć tak fajnie podzielone. 5 takich, 5 takich. Bardzo ładnie. Dobra, na wszelki wypadek quick save. Dobra, niewiele mam. Już minęło 40 minut, ale chociaż do warsztatu chcę dojść. Nie będziemy dalej progresowali fabuły, ale chociaż do warsztatu Delilah chcę dojść. Więc jedziemy. O proszę. A więc jesteśmy tu, gdzie bawiłam się niegdyś z moją drogą, zakłamaną przyrodnią siostrą. Tu, gdzie Jessamine spłodziła cię z twoim ojcem. Gdzie zginęła z ręki Dauda i jego bandy o czarnych sercach. W miejscu, które zniszczyło nasze życie. Masz spaczony pogląd na świat, a ja nie mam pojęcia, czy mówisz prawdę, czy kłamiesz. To jednak bez znaczenia. Aż się herbatki napiłem, nie? Ale to jest prawda, no. Ciężko stwierdzić, ile z tego, co mówi Delilah, to prawda. Dobra, kolejne drzwi, które mogę zniszczyć. Tutaj nic cennego. No i cóż, no. Trzeba to uczynić. Albo te drzwi rozwalę, no albo nie przejdę dalej. Zwykły granat poproszę. Wow, o dziwo zero reakcji. Ostrza nie wezmę, mogę wziąć pociski, formułki teraz nie mogę, ale teraz tak. Zacznę dalej. Dobra, dalej jest taki duży delay, żeby to się regenerowało. Ale faktycznie, leci to... Jest taki sam delay regeneracji. Kocham ten dźwięk, gdy uderzają o ziemię. Tak miękki, tak delikatny. A stara, którą zepchnęłyśmy z dachu, bardziej się przejmowała tymi talerzami niż własnymi spróchniałymi gnatami. Błagała, żebyśmy przestały je tłuc. Och, proszę, tylko nie ten. On ma ponad 100 lat. Nie, nie. Ten należał do cesarza Juhorna Jacoba Caldwina. To jego prezent ślubny. Moim zdaniem im starszy, tym się go ciekawiej tłucze. Tak. Ciekawe, czemu tak jest. Kolejna zagwozdka. Jak dla kogo? I znowu ten bełt, no come on. Dobra, może tutaj... Na wszelki wypadek. Jesteśmy w warsztacie. Ale czemu na środku kaplicy stoi drzewo? Dobre pytanie. Możemy to gasić. Z tego to się niewiele dowiemy.
Delilah o harmonii run. Podporządkowanie sobie energii pustki nie było łatwe, lecz udało mi się spaczyć runy kości. Runy kości, a nie kościane runy? Nieważne. Na potrzeby mojego wielkiego dzieła w kaplicy mam już wszystkie niezbędne składniki. Wysuszone wodorosty i algi z fos. Kwiaty ze szklarni zmielone na pył i zmienione w barwnik. Ludzkie kości nasycone płynami grozy i wyrzutów sumienia. Muszę teraz zachować cierpliwość i malować, póki ostatnia runa nie będzie gotowa, by przymocować ją do tronu. Mojego tronu. Należy jednak utrzymać harmonię między spaczonymi runami, a ich czystymi odpowiednikami. Dwie spaczone w układzie z dwiema najczystszymi. Jeśli się tego nie dopilnuje, magia obrazu może ulec zniekształceniu i przestać działać lub nawet odwrócić się przeciwko mnie. No i mamy sposób, jak ją rozwalić bez zabijania. Delilah pracuje nad czymś straszliwym, ale może zdołam jej przeszkodzić. Aby stworzyć spaczone runy, połącz ze sobą suszone algi, barwnik i ludzkie kości. Wykorzystaj, aby zaprzepaścić tajny projekt Delilah. Delilah pracuje w sali tronowej nad malowidem, który ma odmienić rzeczywistość, tak aby była zgodna z tą na jej płótnie. No nieźle. Okej, okay, stwórz runę. Mam tu wszystko? Jeśli stworzę więcej tych spaczonych run, może zakłócę magię obrazu Delilah. No. Aha, barwnik, okej. Okay. Ustaw barwnik. Mamy kość. Jeszcze algi. Gdzie są algi? Halo, gdzie te algi? A tu są, dobra. Wysuszone algi. Postaw. Co teraz? O. Ale powstała czaszka owinięta algami, poplamiona barwnikiem. No, ewentualnie jeszcze narysowany barwnikiem jest ten wzorek. Ale mamy spaczona runa. Potężna i niestabilna runa stworzona z ludzkich szczątków. Nie chcę wiedzieć, czyje szczątki właśnie mogliśmy przesuwać, nie? Zobaczmy jeszcze, czy tutaj będzie coś grało interesującego w tym. Namalowałam kaplicę, ale dodałam drzewo. Po ułożeniu run na krześle, zarówno czystych, jak i spaczonych, udało mi się dokonać transpozycji kaplicy z obrazu z tą prawdziwą. Jeśli będę miała więcej run, powinnam móc zrobić to samo z całym cesarstwem. To będzie moje największe przedsięwzięcie. Transpozycja obrazu, świata, jakim być powinien, i tej podłej kloaki, w której nas zrodzono. Nareszcie będzie tak, jak trzeba. Wow, ale widać, mamy tutaj warsztat, mamy tutaj drzewo na obrazie i drzewo w realu. No nieźle. Dobra, tam jest winda, ale nie, do windy iść nie chcemy. Kiedy był zapis? Przed chwilą, dobra. Okej, okay, mówiłem, że do warsztatu tylko, ale dobra. Jak już mamy tutaj wszystko wyczyszczone i wszystko zgarnięte, no to cofnijmy się jeszcze chociaż do... Naprawdę, dlaczego jestem taki genialny w rozpierdalaniu kurwa najprostszych rzeczy? Nie mogę przeszczelić teraz. Jest tu kto? Cię. Trzymaj. No a my lecimy na górę do tego pokoiku. To było z tej strony. Nie, wróć, to było z tamtej strony. Lampę. Świeczka. Teraz jak to z tej strony zamknąć? Sekretna komnata matki jest połączona z moim tajnym pokojem, z którego przejdę do sali tronowej. No dokładnie. Tak więc cicho, ciemno. Udamy się do azylu, ale dobra, to może zrobimy już w kolejnym odcinku. Zrobiłem teraz co chciałem. Wszystko zgarnięte.
W takim razie robię quick save'a, robię save'a manualnego, nawet zrobię go dwa razy, żeby mieć pewność, że nic nie spierdoli. No i w kolejnym odcinku będziemy kontynuowali fabułę i kto wie, może nawet już zakończymy grę. Zobaczymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!